Witam wszystkich w obiecanej konfrontacji lateksowej. Jest piątek, godzina 19 i mam nadzieję, że wyrobię się przed północą. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy weszli w ten film tylko z uwagi na tą miniaturkę. Niestety, dzisiaj na kolację mam sałatkę z cukinii, a konfrontację przeprowadzimy w nieco inny sposób. A pomogą mi w tym znane wszystkim z imprez sylwestrowych tak zwane ruskie szampany. A w jaki sposób ruski szampan miałby mi pomóc w sprawdzeniu wytrzymałości prezerwatywy? Bardzo proste. Plan jest taki. Nakładam jedną sztukę na szyjkę, okręcam szczelnie taśmą, wstrząsam i puszczam korek. Firma Rosetex, ujęcie pierwsze. Czerwoniutka. Shit. Może nie wiem, jak ja to zrobię. Dobra, jest. Bajka o czerwonym kapturku. Wersja dla dorosłych. Rosetex, ujęcie pierwsze. Wytrzymała. Teraz kolej na Wet and Wild, czyli mokra i dzika. Może być ciekawie. Cholera jasna, to się samo otwiera tej. Takiego czegoś nie widziałem jeszcze. Stoją spokojnie, a same się otwierają. Dobra, jest. Jest, naciągnięte. Mokra i dzika, gotowa do próby. Efekt podobny jak poprzednio. Sprawdzimy, czy Konamore również poradzi sobie z naszym szampańskim testem. Konamore, ujęcie pierwsze. Zostały nam dwie najpopularniejsze marki. Sprawdzimy, jak poradzi sobie Unimil. Extra Pleasure. Naturalne doznania. Najbardziej naturalne doznania są bez niczego, ale co ja tam wiem? Prawda, Monia? Dobra. Poczekaj. Unimil sobie życie. Ujęcie pierwsze. Muszę powiedzieć, że jestem w niezłym szoku. Ponieważ prezerwatywa, która wydawała mi się, że powinna być najmocniejsza, okazała się być najsłabsza. Niestety Unimil nie dał rady. Zobaczymy, jak poradzi sobie Durex. Durex, ujęcie pierwsze. Naprawdę nie wiem, na czym to polega i od czego to zależy, ale dwie najdroższe marki prezerwatyw, Unimil i Durex, które kosztowały mnie 10 zł za paczkę, nie dały rady. Ale została nam jeszcze jedna próba. Próba wody. A jest ona bardzo prosta. Nakładam prezerwatywę na wąż, odkręcam na maksa i sprawdzamy, która dłużej wytrzyma. Mokra i dzika, próba numer 1. Monia, woda. Daję radę. Spoko, mamy czas do północy. Muszę powiedzieć, że nazwa jest bardzo adekwatna do efektu.
Ej, no sorry. Unimili sobie życie, ujęcie pierwsze. Monia, woda. Nie jest źle. Zdecydowanie lepszy wynik niż w teście szampańskim. Czy to kiedyś pęknie? Zobaczymy, co na to Durex. Durex, ujęcie pierwsze. Monia, woda. Oj, chyba się zbliża do kresu wytrzymałości. 3, 2, 1. 3, 2, 1. A jak z próbą wody poradzi sobie Konamore? Jestem na film, a ja tu godzina 21, a ja jeszcze kręcę, nie? Nie mówisz, że z kinematografii będzie lekko. O, show business. Ściema go nie ściemy. Konamore, ujęcie pierwsze. Monia, woda. Ślicznie. Ostatnia w wodnym teście będzie firma Rosetex. Rosetex, ujęcie pierwsze. Monia, woda. Dobra, ściemnia się, idziemy zrobić podsumowanie. Niestety z sałatki nici, a na dodatek zalałem mikrofon wodą. A jak wyniki naszego eksperymentu? Obejrzyjcie film jeszcze raz i wyniki zinterpretujcie sami. Poeta polski Melchior Wańkowicz wymyślił kiedyś takie hasło: prędzej ci serce pęknie. Tymczasem przed wami jeszcze ponad połowa wakacji, dlatego pamiętajcie, lepsza taka, która pęka, niż żadna. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.